dajcie nam snu brać. Drodzy przyjaciele, z wami nasza radość, szczęście i wesele. Z wami nasza radość, szczęście i wesele. Piosenka, piosenka, niby biała chmurka, obłokiem upadnie na nasze podwórka. Obłokiem upadnie na nasze podwórka. Więc tak, zespół folklorystyczny Sami Swoi z Twardej powstał z potrzeby serca, jak już panie powiedziały, w 1984 roku. Jego głównym celem jest kultywowanie tradycji naszego regionu oraz ocalenie od zapomnienia i przekazywanie jej młodszym pokoleniom. Chciałam właśnie złożyć swoim koleżankom najserdeczniejsze życzenia, ponieważ ich kocham, lubię i zawsze do nich przyjadę. Bo Polska kraina to ziemia rodzina, najmilsza na świecie, to jest nasz rodzinny dom. To Polska kraina to ziemia. Zebrani, szanowni jubilaci, pragnę serdecznie podziękować za trud 25-letni, jak również pogratulować tamtego jubileuszu. Wyśpiewujecie jak najlepiej, promujecie naszą gminę. To dzięki również wyrzeczeniom waszych rodzin, zaniedbaniom często gęsto, czasem gdzieś niesnastek. Pozwalają wam wasze rodziny, żebyście mogli rozsławiać. Zespół folklorystyczny Sami Swoi za szczególne osiągnięcia oraz propagowanie kultury i sztuki ludowej został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaką honorową Zasłużony dla kultury polskiej. Niech z nieba patrzący Jan Paweł II i ci członkowie dwaj, którzy odeszli, razem cieszą się tym bijącym waszym sercem i bądźcie zawsze swoi, nigdy obcy. Tego wam sercem życzę rodzinnie i w imieniu Stowarzyszenia Autorów Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że będziecie. Jestem naprawdę dumna z was, a przede wszystkim dumna z tych naszych maluchów, z tego naszego nowego dziecka. No, co wam życzyć, kochane koleżanki? Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i dalszych waszych sukcesów. No, wychodziłoby się pocałować, ale się tak bardzo wstydzę tych chłopów. Z okazji jubileuszu 25-lecia zespołu folklorystycznego Sami Swoi z Twardej pragniemy serdecznie pogratulować państwu osiągniętych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz budowy wspólnoty opartej na historii i tradycji. Życzymy wielu dalszych sukcesów, satysfakcji płynącej z działalności oraz powodzenia w urzeczywistnianiu dalszych planów. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na dalszą, obopólną, twórczą współpracę. Gratuluję. Pięć lat pracy,
niesamowite. Gmina Rzeszyca ma duże tradycje folklorystyczne, ale nie nam się równać do tego wszystkiego. Dlatego też wyrażam tu swoją wielką radość z tego, że dobraliście już do takiej pięknej cyfry. Sądzę, że kolejne będą kwestią tylko czasu. Bogusiu, że na twoje łapki piękne dołożę ten bukiet kwiatów, który mam nadzieję, że do kolejnej 50-lecia nie zwiędnie na pewno w tym wazonie. Serdecznie dziękuję ci, gratuluję. Nie mam nic napisane, powiem to, co mi dyktuje serce. Dziękuję opatrzności za pogodę. Dziękuję za zgromadzoną publiczność. W sposób szczególny dziękuję władzom naszej gminy, panu wójtowi, bo niestety bez nich nie byłoby nas, bez wsparcia ich, bez duchowego, finansowego, jakiegokolwiek. Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom, którzy w jakiś sposób przyczynili się do uświetnienia tego naszego jubileuszu. Proszę państwa, 25 lat to szmat czasu. To jest ileś tam tysiąc ileś tygodni, tysiąc ileś razy wyjścia z domu. Nigdy w życiu nie brakowało. Kasiu, co wolisz? Chleb, sól czy pana młodego? Chleb, sól i pana młodego, żeby robić. A czym się chleb do pieca wsadzą? Dobro będzie z ciebie, gospodyni. Dobrześ odpowiedziała. Czym chato bogato zaprosą wszystkich na poczęstunek na wesele? Weź trachę, pod pachę, kielich apelnego i poczęstuj panią młodą i pana młodego. I poczęstuj panią młodą i pana młodego. Przyjmujcie, nalijcie wielkie wolności. Niech nam żyje młoda para, a z nią wszyscy goście. Niech nam żyje młoda para, a z nią wszyscy goście. Zaszczycili swoją obecnością, a że zaszczycili swoją obecnością.